Gościem Pranga Wnet Dobromir Sośnierz, Konfederacja, poseł i kandydat na posła. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Ale kiedyś też poseł do Europarlamentu przez kilkanaście miesięcy od Europarlamentu, więc zacznijmy. Europa chce wprowadzić pakt migracyjny i azylowy, nowe ustawodawstwo, które ma wygrać z kryzysem migracyjnym, ma pomóc go rozegrać. Polski rząd był przeciwko, tak samo jak Węgry, Czechy, Austria się wstrzymały od głosu, ale reszta była na tak. I pakt migracyjny wchodzi do dalszego procedowania, ma prostą ścieżkę, żeby być uchwalonym. Co Polska powinna z tym zrobić? To jest dobre pytanie, co Polska powinna z tym zrobić. Polska wyrzekła się już tak wielu kompetencji, że obawiam się, że już nic nie może z tym zrobić poza twardym postawieniem sprawy i renegocjowaniem traktatów. No, ja od dawna mówię o tym, że Unia Europejska jest jaka jest i my jej nie zmienimy. Albo nam się to podoba i się tam zapisujemy, albo wychodzimy stamtąd. Ci, którzy, większość polityków w Polsce twierdzi, że da się zrobić inaczej, że da się reformować Unię Europejską, to oni powinni odpowiedzieć na to pytanie, jak w takim razie. Ja twierdzę, że się nie da. Jest to okładka aktualnego tygodnika Do Rzeczy, która mówi, pora wyjść z Unii Europejskiej, bo mniej mamy korzyści niż strat z tego wynikających. Pan by się pod tą tezą podpisał? Ja osobiście się podpisuję z zastrzeżeniem, że również Konfederacji nie ma co do tego zgody. No nie wiem, czy już nie jestem jedyny, który tak mówi, ale w każdym razie jeden z ostatnich, który mówi o tym, że tak, no ja uważam, zwłaszcza po moim pobycie tam w Europarlamencie, nie ma możliwości zmiany tego dziadostwa. To jest tak skonstruowane, żeby się tego nie dało zmienić, żeby nie dało się tej łódki wywrócić, zawrócić, żeby jakaś Polska nie mogła tam dyktować warunków. Panie pośle, ale wydawało mi się, że będzie odwrotny proces, że w Konfederacji, ale także w innych partiach, wraz z narastaniem kłopotów, z narastaniem centralizacji, liczba osób, która będzie mówiła czas Unię opuścić, będzie rosła, a tymczasem może w Konfederacji koniunkturalizm się zakradł. Nie, nigdy nie było zgody co do tego, czy z Unii wychodzimy, czy próbujemy ją reformować. Także tak było od początku. No, ja od początku stawiam swoją sprawę w ten sposób, że ja jestem zwolennikiem wyjścia z Unii Europejskiej, a przynajmniej renegocjowania traktatów, ale żeby móc je renegocjować, to trzeba być przynajmniej gotowym mentalnie na wyjście. Dlatego Konfederacja jest potrzebna, bo ona się składa z ludzi, którzy nie są dogmatycznie przywiązani do tego, żeby w Unii Europejskiej być. Natomiast wszyscy pozostali politycy przedstawiają bycie w Unii jako coś bezalternatywnego. No to... A politycy, którzy nie mają alternatywy, no też będą traktowani jak tacy, którzy nie mają alternatywy. Ale to już ja teraz, panie pośle, nie rozumiem. Z jednej strony boicie się powiedzieć, że trzeba wyjść z Unii, a z drugiej strony pan powiedział, że jesteście na to gotowi, że to tylko wy, tylko Konfederacja może negocjować zmianę traktatów. No albo tak, albo tak. Czy na przykład Krzysztof Bosak albo Sławomir Mędzen jest gotowy powiedzieć, jak się nie uda, to wychodzimy. A tego nie mówią, bo się boją. Konfederacja nie składa się z ludzi religijnie przywiązanych do obecności w Unii Europejskiej, tak jak inne partie, takich, którzy twierdzą, że po prostu no, poza Unią to my sobie nie damy rady i nie masz dla nas alternatywy. No jest alternatywa, co najwyżej jedni twierdzą, że to się jeszcze się nie opłaca wyjść, czy tam nie opłaca się po prostu wyjść, a drudzy twierdzą, że się opłaca wyjść. Natomiast reszta klasy politycznej no, przywiązuje do tego wagę wręcz religijną. Tak niektórzy chcieli do konstytucji wpisywać. Przypominam, to prezydent Duda chciał wpisywać do konstytucji członkostwa w Unii Europejskiej. Na co PiS się nie zgodziło. To są szaleństwa. Nie przyjmując jego referendum, a polityka rządu, który od roku 15, od zmiany władzy twardo się paktowi migracyjnemu przeciwstawia, to pan pochwala czy nie pochwala? Jak to wygląda? Znaczy samo sprzeciwstawianie się paktowi migracyjnemu. Oczywiście pochwalam, no, tylko że obawiam się, że no, podobnie jak w innych sprawach, skończy się na głośnych protestach, a potem przyjęciu wszystkiego. No w przypadku paktu migracyjnego jest inaczej. Były głośne protesty w roku 16 i pakt migracyjny wówczas nie został wprowadzony. To pan mógł obserwować nawet z bliska. Panie pośle. Do tej pory nie został wprowadzony, tak. No, Unia Europejska stale zmierza w kierunku większej federalizacji, ale od czasu do czasu coś się nie udaje. No, ale nie ma żadnych ruchów w przeciwną stronę, tak. No, bo to nie jest tak, że jest równowaga, że czasami coś zderegulujemy, a czasami coś doregulujemy, tylko czasami coś doregulujemy, a czasami co najwyżej nie uda się czegoś doregulować.
Panie pośle, to w takim wypadku co zrobić z falą migracji? Unia Europejska chce część przyjmować, część odsyłać, tych, którą przyjmie, chce przymusowo, tak przynajmniej to trzeba zrozumieć, rozesłać do wszystkich krajów porówno Unii Europejskiej, a jak ktoś nie zechce, to będzie musiał płacić. Z kolei opozycja, Platforma, Lewica, PSL mówią, nas to nie dotyczy, bo nas Komisja Europejska zwolni z obowiązku przyjmowania tych migrantów. Zwolni czy nie zwolni? Jak mówi Donald Tusk, że zwolni. Jak będzie Donald Tusk załatwiał, to może zwolni, jak będzie załatwiał nie ten, kogo Unia Europejska lubi, to może nie zwolni. No nie wiadomo. Znaczy, no samo to, że my się musimy ubiegać o zwolnienie z obowiązku przyjęcia nieproszonych gości, którzy w ogóle nielegalnie dostali się na teren Europy, no to jest jakieś kuriozum. Unia Europejska powinna się zdecydować, czy chce tych ludzi wpuszczać, jeśli tak, to zlikwidować te niepotrzebne straże na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej. Niech sobie wchodzi każdy, kto chce. A jak już decydujemy, że strzeżemy tych granic, no to strzeżmy ich na poważnie. Bo to, co się dzieje, że przypływają sobie łódkami jacyś ludzie, statki ich podwożą de facto do Europy, chociaż wcale nie toną, to zabierają ich na pokład i podwożą po prostu za darmo do wybrzeży europejskich. I ci ludzie tam sobie koczują, czekając na wpuszczenie dalej, czego prędzej czy później doczekają. No to jest jakiś absurd, tak? No to w ogóle nie jest poważne. No, albo w te, albo we w te. Panie pośle, Krzysztof Bosak zdaje się, ale też pan mówił o tej ostrzejszej ochronie granicy na morzu. Jak to mogłoby wyglądać? Rząd Giorgi Meloni prawicowy, jak na Włochy bardzo prawicowy, no takich działań jeszcze przynajmniej nie wprowadza, chociaż Matteo Salvini by chciał. Może jest tak, że jednak nam pewna cywilizacja i nasza wrażliwość nie pozwala na tak radykalne działanie, jakby Konfederacja chciała. No to jeśli mamy tego rodzaju wrażliwość, no to się nazywa mazgajstwo i tak żaden kraj się nie obroni. Tak? Kraj mazgajów, no prędzej czy później ulegnie krajowi barbarzyńców. A z tym mamy do czynienia. Tam ci ludzie nie mają skrupułów. Już nawet na tych łódkach dochodzi do często do takich scen, że one są de facto opanowywane przez tych przybyszów. Załoga po podjęciu stratwy tych migrantów barykaduje się w kokpicie, po prostu czuje się niepewnie, albo wręcz dochodzi tam do prób dyrygowania tym statkiem przez intruzów. Więc no to z takim podejściem to my daleko nie zajedziemy. Tak? No, Europa jest stosunkowo bogatym rejonem świata, stosunkowo spokojnym, który otoczony jest przez masę ludzi, która żyje w dużo gorszych warunkach i wytwarza się ogromne ciśnienie, albo się jest zdeterminowanym, żeby tej granicy w związku z tym obronić, albo się teraz będzie te same problemy miało u nas, no, po zaimportowaniu tych samych ludzi, którzy te problemy generują gdzie indziej. No. Jak na razie jest tak, że Unia Europejska będzie starała się przyspieszyć. Pan uważa, że rząd Donalda Tuska byłby lepszym rozwiązaniem, bo go, jak powiedział, Bruksela lubi, to może lepiej na Tuska postawić i Tusk obłaga Berlin i Brukselę, żeby nam przynajmniej tymczasowo migrantów nie przesyłano. No, patrząc na politykę PiS-u, to czasami można mieć dokładnie takie wrażenie, także no, PiS i tak wykonuje wszystko, czego Unia chce, tylko że niechętnie, w związku z czym dostaje różne kary, których Tusk by nie dostał, bo Tusk by wykonał to wszystko chętnie. No, wydaje się, że rzeczywiście, no, jeśli mielibyśmy tylko tak ustawić granicę, czy PiS, czy Platforma, to z grubsza wszystko jedno. Dlatego właśnie trzeba głosować na Konfederację, no bo to musi być jakaś realna alternatywa wobec tej uległości wobec Unii. Przypominam, że to właśnie za rządów PiS-u zgodziliśmy się na mnóstwo kolejnych bardzo ważnych rzeczy, które pogorszyły naszą sytuację w Unii. No to prezydent Kaczyński jeszcze podpisał traktat lizboński, to Mateusz Morawiecki zgodził się na zwiększenie kompetencji Unii Europejskiej w ramach umowy o zasobach własnych i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze parę mniejszych rzeczy trzeba by wymienić, ale no, nasza sytuacja cały czas się pogarsza i niezależnie od tego, kto rządzi. Z KPO należy zrezygnować, panie pośle? No generalnie programy rozdawnictwa państwowego to nie jest nic dobrego. Tak? No, wiara w to, że za pomocą drukowania pieniędzy i przesyłania, wyciągania ich od podatników i wydawania przez agencje rządowe można rozwinąć gospodarkę, jest w ogóle złudna. Tak? Oczywiście my jesteśmy
jeszcze w o tyle tragicznej sytuacji, że wzięliśmy na siebie zobowiązania wynikające z KPO, wzięliśmy na siebie udział w długu, daliśmy w zamian Unii kompetencje, a nic za to nie dostaliśmy, więc już takich, w tych warunkach no już lepiej, żebyśmy chociaż te pieniądze dostali, tak, niż ich nie dostali, bo i tak partycypujemy w pewnych kosztach. Natomiast co do zasady, gospodarka rozwija się dzięki przedsiębiorczości, dzięki pracy, którą można uwolnić niskimi podatkami i niską biurokracją, a nie poprzez transferowanie pieniędzy, wyciskanie ich z gospodarki i potem wpychanie w tę gospodarkę. No, zasilanie pieniędzy, zasilanie gospodarki pieniędzmi wyjętymi z tej gospodarki nie może się udać. Tak? Na zdrowy rozum każdy to chyba widzi i rozumie. Chociaż rzeczywistość... Ekonomiści starają się tak skomplikować rzeczywistość, żeby właśnie ludzie nie zauważyli tego, że to jest bez sensu. Chociaż rzeczywistość nie zawsze to potwierdza. Jak się patrzy na kraje najbogatsze, które się rozwijają, to tam udział państwa jest duży, a tam, gdzie no udział państwa jest... No tak. Te, które Europa się rozwijają, to akurat głównie poza Europą są. I tam udział państwa jest stosunkowo mały względem Unii Europejskiej. Europa jest skansenem, no który jest, dorobił się na czasach, kiedy miał znacznie bardziej liberalne podejście, no a teraz się rozwija słabo albo wcale. W ostatnich 25 latach w krajach OECD jedną z najszybciej, drugą najszybciej rozwijającą się gospodarką była gospodarka polska. I o tym warto pamiętać. Takie są dane, taka jest rzeczywistość, panie pośle. Najszybciej rozwijaliśmy się przed wejściem do Unii. Najszybciej rozwijaliśmy się. Na pewno to wtedy były rządy AWS-u i SLD. Tam chyba dużego dynamicznego wzrostu nie było, musiałbym to sprawdzić. Na pewno po wejściu do Unii rozwijamy się też bardzo szybko, ale dobrze, to już są dane statystyczne. Każdy może sobie wejść na stronę GUS-u i zobaczyć, jak wygląda skumulowane PKB w ostatnich 8 latach. Jest on w Unii Europejskiej poza Rumunią najwyższym. Tyle tylko statystyki i faktów. Panie pośle, Dobromir Sośnierz jest naszym gościem. Po wyborach panu by się łatwiej rządziło z Ryszardem Petru, czy na przykład z Mateuszem Morawieckim? Myślę, że z żadnym z nich nie rządziłoby się łatwo. Myślę, że żaden z nich do rządzenia się nie nadaje. I z żadnym z nich nie mamy zbyt wielu wspólnych postulatów, które moglibyśmy realizować. No jak to z Petru? Petru zabrać 800+, uwolnić gospodarkę, liberalizować. Wiem, że się kłócicie na wiecach, nie wy, tylko Petru z Mencenem, ale kłócą się, może dlatego są tak blisko siebie. Kto się czubi, ten się lubi może. No nie, no Petru, przypominam, pan Petru wyśmiewał ostatnio za pomocą takiego jakiegoś specjalnego instalacji złożonej z kart i polewanych wodą. Wyśmiewał pomysł, żeby można było wrócić do stanu zderegulowania budownictwa, które mieliśmy jeszcze kilka lat temu. Przedstawiał to jako wizję katastroficzną, utopijną. No tak, człowiek tak przywiązany do państwowych regulacji, że nie potrafi sobie wyobrazić deregulacji sięgającej 6 lat wcześniej, czy tam no 8, tak? No to nie nadaje się do zrobienia jakiejś większej deregulacji, której Polska gospodarka właśnie wymaga. A w ogóle na polskiej scenie jest jakiś polityk, z którym pan byłby w stanie współrządzić, poza Konfederacją oczywiście? Znaczy, ci wszyscy politycy pewnie mogliby realizować dowolny program, również rozsądny, bo to są politycy, którzy nie mają poglądów, skoro robią to, co trzeba robić, żeby wygrać kolejne wybory. Natomiast musiałby się istotnie zmienić układ sił, taki, w którym to Konfederacja, w którym to my mówimy, co mają oni robić, no to oni sobie tam coś wykonają, tak troszkę pewnie nakradną, jak tam zawsze, troszkę nachachmęcą, ale w takich warunkach dałoby się rządzić, no ale to wymaga wywrócenia z tego popisowego stolika najpierw, wymaga odsunięcie od władzy tego układu na jakiś czas, sprawdzenia nowych reguł gry i wtedy możemy pewnie do takich układów przystąpić, czy z tymi, czy z tamtymi. To już nie będzie miało większego znaczenia, bo tak jak powiedziałem, oni to są ludzie, którzy nie mają poglądów, tylko zastanawiają się, co powiedzieć ludziom, żeby wygrać wybory. Nie mają poglądów, a jednak jakieś programy realizują, o coś się spierają. Zastanawiam się, bo pan poseł bardzo mocno... O co się spierają? No chociażby o politykę... No to czy 800+ jutro, czy pojutrze? No to jest taka
Taka polemika, no. No, spierają się o wiele różnych rzeczy, czy na przykład Unia Europejska ma być centralizowana, czy nie. Spierają się o pakt migracyjny, spierają się o ochronę granic. Donald Tusk chciał No nie, płot wszyscy mówią, rozbierać. że... Spierają się o atom. Widzę, liderka Stołecznej Listy Koalicji Obywatelskiej chce atom rozbierać, czy w ogóle go nie budować. PiS chce go budować. Jest parę pól wspólnych. Jest CPK. Rząd PiSu chce centralny port komunikacyjny budować. Platforma chce budować 1000 małych kieszonkowych lotnisk w każdej gminie, czy w każdym No tak, powiecie. co do CPK to jest różnica, co do pozostałych rzeczy, to akurat w Platformie też są ludzie, którzy chcą energii atomowej. Platforma też twierdzi, że będzie strzegła granic, tylko lepiej, bo ten płot to oni nie dlatego, że chcą wpuszczać, przecież już teraz się zmieniło. I rzeczywiście jeszcze jakiś czas temu było tak, że wpuszczać ja i potem się pamiętam zapytać, jeszcze co to jest. pana posła Szczerbę, który w roku 15-16 chodził Tak, w Warszawie pamiętamy. z tablicą Ale... Willkommen, czy No i Refugees właśnie... Welcome, a potem jeszcze był przy płocie, teraz im się zmieniło, ale nie No wiem, i czy czy ta zmiana jest... na platformie jest szczera. Nie wiem, jak pan poseł, No i wierzy czy pan? jest lepsza ilustracja tezy mojej, że oni nie mają żadnych poglądów? No ale to oni, to pan mówi o platformie. No, no PiS też, no PiS pamiętamy No a jak co PiS mówił, że mówił w będzie roku... bronił granic, a potem sprzedawał wizy na straganach, albo jak mówił, że będziemy reformować Unię Europejską, po czym się wszystkiemu podporządkowaliśmy i sprzedaliśmy swoją niepodległość. Przy burzy oklasków przyjmowaliśmy tę umowę o zasobach własnych. Burza oklasków ze strony PiS-u. Sprzedali niepodległość tego kraju wśród burzy oklasków z własnej strony. To jest właśnie praktyka rządów PiS-u. Ludzie bez poglądów, jedni i drudzy. Panie pośle, jeżeli chodzi na przykład o ochronę granic, to chyba było troszkę inaczej. Ja wiem, że jest ta teza z Gazety Wyborczej wyjęta o sprzedaży wiz na straganach, ale to chyba jest słowo, które nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości. Wie pan, to jest tak, że ono ładnie brzmi, ale nie koreluje ze stanem faktycznym w żaden sposób. Ładnie wygląda na stronach wyborczej. To rzeczywiście tam ładnie wygląda, ale w rzeczywistości niespecjalnie. Faktycznie była afera wizowa, to dotyczy 200, 300, 400 wiz, a poza tym wydaje się, że po prostu Polska No nie, przyjmuje. jest. No nie. Polska przyjęła właśnie bardzo dużą liczbę imigrantów, z czego tylko tylu, w tylu przypadkach udowodniono jakąś korupcję. Natomiast to, że prowadzimy na dużo, gdyby to było 200 sztuk, no to nikt by nie zwrócił uwagi na to na świecie, tak? A właśnie problem polegał na tym, że ze względu na masowy charakter tego przyznawania wiz, takie taśmowe wizowanie ze strony Polski, no zaniepokoiły się tym inne kraje. Więc nawet jeśli nie odbyło się to przy pomocy łatwo udowodnialnej korupcji, tylko po prostu z powodu niechlujstwa albo luźnej polityki wizowej, no to tak czy inaczej spowodowaliśmy kolejne rozszczelnienie, no może nie takie jak na Morzu Śródziemnym, ale podobnej skali jak na swojej granicy. A z drugiej strony większość tych wiz to była dla Białorusinów i Ukraińców, nie wydawać większość tych wiz w zeszłym roku na Nie, przykład. mnóstwo poszło na Daleki Wschód, do krajów środkowej Azji. Znacznie więcej poszło do Ukrainy i do Białorusi. Z Białorusi nas przyjeżdżają w dużej części też informatycy na przykład, którzy faktycznie tu swój biznes przenoszą, bo w kraju Łukaszenki żyć się po prostu nie da i biznesu robić się nie da. W kraju KGB, w kraju, na który kiedyś ciepło patrzyła część Konfederacji, teraz chyba już co nieco otrzeźwiała, tak jak w stosunku do Moskwy. Chyba część Konfederacji otrzeźwiała z panem Braunem. No może tu nie, ale chyba nawet Korwin-Mikke już otrzeźwiał, patrząc na Łukaszenkę. Kiedyś mówił, że to cudowny człowiek i że to prawdziwy gospodarz. Chyba nawet Januszowi Korwin-Mikke przeszło. Nawet zobaczył rzeczywistość. Ja wiem, że wy nie śledzicie, co mówi Janusz Korwin-Mikke. Słusznie, lepiej, żebyśmy wszyscy przestali śledzić. Będzie niektórym się łatwiej, czy wszystkim łatwiej żyło. Dobrze, to jeszcze na koniec bym wrócił do tych wyborów, bo Konfederacja co nieco w sondażach słabnie. Dlaczego? O co chodzi? Skąd ta zadyszka? No chyba to huraganowy atak ze wszystkich stron. Znaleźliśmy się w takim pierścieniu ognia, ostrzeliwani z każdej strony. Do jednych mediów w ogóle nas nie zapraszają, na przykład do reżimowej telewizji rządowej. W TVN zresztą ja na przykład też nigdy nie byłem, a tam niektórzy chodzą, ale reportaż na mój temat w TVN też poszedł bez mojej obecności zrobiony. Mnóstwo fałszywych informacji, które znalazły się w obiegu, których nie da się nadążyć prostować. Jak o to, że chcemy jeść psy na przykład. Poszła taka plotka z wypowiedzi, w której powiedziałem, że nie chcę jeść psów, wyciągnięto wniosek, że chcę jeść psy. No,
przy tak ustawionych mediach konfrontacyjnie, no trudno jest to przekrzyczeć, tak? Wiele osób autentycznie jest przekonanych, że ja chciałbym jeść psy, no i ja nie jestem w stanie do nich dotrzeć. Ta czarna propaganda wystarczyła, panie pośle, żeby zmienić obraz Konfederacji? Najwyraźniej tak, no tam było jeszcze parę innych, no dezinformacja w sprawie naszego programu dotyczącego bonu zdrowotnego, że to rzekomo są jakieś pieniądze, które się wyczerpują, a nie po prostu forma składki, tak, ubezpieczeniowej. Co tam jeszcze było? Było jeszcze parę przekłamań. No, wyciąganie jakichś ustaw Mencena, z ustaw Mencena na przykład, że rzekomo chcemy zakazu rozwodów. Przecież ustawa, która wprowadza po prostu dodatkową opcję zawarcia małżeństwa nierozerwalnego, dodatkową opcję jest przedstawiona jako zakaz rozwodów. No, nie da się prowadzić rzetelnej debaty przy tak sformatowanych dziennikarzach, po prostu zajmujących się zawodowo kłamaniem. Oni kłamią w interesie zleceniodawców, w interesie tego, żeby dalej dostawali pieniądze od polityków tej czy innej opcji, albo żeby dopchać się do żłoba w przypadku tych, którzy reprezentują opozycję. No ale w takich warunkach bardzo ciężko jest prowadzić kampanię wyborczą i myślę, że to jest tego efekt. No. A my w Radio Wnet zawsze mamy odmienne poglądy niż rozmówca ze sceny politycznej. Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji, był naszym gościem, kandydat na posła. No to co, po wyborach jaki będzie kształt parlamentu? Będzie rząd czy nie będzie rząd? Na koniec zróbmy sobie zakład. Jakbym miał teraz obstawiać, to wydaje mi się, że będzie kryzys rządowy dłuższy nas czeka. Czyli ale to dobrze, to jest bardzo dobra wiadomość. Jak przestaną masowo wychodzić ustawy, to wszyscy na tym skorzystamy, bo z Sejmu nic dobrego nie wychodzi, albo bardzo rzadko coś wychodzi dobrego, w większości wychodzą złe rzeczy, więc jak ten układ dostanie zadyszki i przez jakiś czas nie będzie wiadomo, kto ma rządzić, to takie bezkrólewie jest wyłącznie korzystne dla Polaków. Powiedział Dobromir Sośnierz, liberał, chciałem powiedzieć konserwatysta, a może powiem anarchista, no ale to się okaże. O, anarchista to już nie. Nie, już nie. Libertarianie, znaczy to za daleko. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję za porę. 8:35 na zegarach. Jest teraz, zagra zespół Breakout, a zaraz potem zobaczymy, co koalicja rządząca myśli na temat Unii Europejskiej.